Celem projektu nowatorski system lokalizacji wózków samojezdnych AGV z wykorzystaniem skanerów laserowych 3D jest poszerzenie możliwości robotów autonomicznych w fabrykach. Takie roboty poruszają się samodzielnie i są wykorzystywane do przewożenia różnych półproduktów lub produktów po ustalonych ścieżkach. Istniejące rozwiązania lokalizacji i budowy mapy środowiska w tym zastosowaniu korzystają przede wszystkim ze skanerów laserowych 2D, tworząc płaskie mapy środowiska znane jako mapy 2D. Tak stworzone mapy nie zawierają informacji o przeszkodach znajdujących się powyżej lub też poniżej poziomu montażu sensora, oferując ograniczony poziom bezpieczeństwa podczas ruchu. Nasz system, składający się ze skanera laserowego 3D, komputera oraz odpowiednich algorytmów, umożliwia utworzenie map 3D. Mapa 3D świata zawiera dokładną informację o przeszkodach lub obiektach na dowolnej wysokości w otoczeniu robota. Podczas pierwszego przejazdu instalacyjnego system konsekwentnie łączył uzyskane pomiary w celu stworzenia spójnej mapy całego obszaru. Wszelkie niedokładności są korygowane dzięki możliwości poprawy historii ruchu robota w momencie powrotu do raz już zaobserwowanego obszaru środowiska. Poziom szczegółów mapy umożliwia bezpieczne określenie terenów niedozwolonych dla robota, a sama mapa może zostać dowolnie zmodyfikowana po procesie rejestracji danych. Wraz z utworzonej mapie możliwe jest skuteczne odnajdywanie lokalizacji robota w przypadku braku wiadomości o początkowym umiejscowieniu, a następnie śledzenie jego położenia w czasie ruchu, przykładowo podczas rutynowego oraz powtarzalnego ruchu na raz zaprogramowanej ścieżce. W przypadku wykrycia przeszkody na ścieżce ruchu robota, posiadanie mapy 3D umożliwia bezpieczne przeplanowanie ścieżki ruchu z uwzględnieniem ograniczeń środowiska oraz wymiarów robota w celu kontynuowania ruchu. Całość rozwiązania działa w czasie rzeczywistym na komputerze pokładowym platformy. Opracowane rozwiązanie jest demonstratorem technologii zweryfikowanym w warunkach laboratoryjnych, dlatego zachęcamy zainteresowane firmy do kontaktu. Stworzenie demonstratora było możliwe dzięki środkom pozyskanym w ramach programu Tango. Politechnika Poznańska.